W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak dojść do 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie w dropshippingu. Pokażę Ci dokładne obliczenia, jakie stoją za takimi wynikami. Powiem Ci, ile czasu zajmuje dojście do takich wyników oraz będę miał dla Ciebie również niespodziankę. Także oglądaj ten materiał do końca. Cześć, ja nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. W dzisiejszym materiale cel 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie w sklepie internetowym. Czy to dużo, czy to mało, to już każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Według mnie to jest taka kwota, która naprawdę pozwala już godnie żyć. Natomiast chciałbym Ci przedstawić takie moje podejście do postrzegania finansów, takiego bardziej analitycznego punktu widzenia, ponieważ tak naprawdę, czy naszym celem będzie zarabienie 20 tysięcy złotych, 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy jakakolwiek inna kwota, to my musimy wiedzieć, ile tak naprawdę potrzebujemy wydawać na marketing, ile musimy mieć przychodu miesięcznie, żeby w ogóle mieć takie zyski. Także musimy na tego spojrzeć tak bardziej matematycznie i w tym odcinku właśnie chciałbym to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze, tak żebyś miał też pojęcie, jak do tego podejść. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy z materiałem. Pierwsza rzecz, jaką musimy sobie tutaj ustalić przy tym właśnie naszym celu, to jest ile chcemy zarabiać miesięcznie. Tak jak wspominaliśmy przed chwileczką, nasz cel to jest 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie. No i teraz musimy oszacować, jaki my musimy mieć przychód na naszym sklepie internetowym. Zazwyczaj w e-commerce taki net profit, który możemy jakby uzyskać po wszystkich kosztach, po marketingu, po kosztach produktu oraz wszystkich innych, to jest taki między 15 a 35%. Oczywiście jeśli mamy już te takie 35, a nawet 40% net profit, no to już są naprawdę bardzo, bardzo dobre i zyskowne sklepy internetowe. Zazwyczaj jest to troszeczkę niższa wartość. Tutaj akurat w tym przypadku wziąłem pod uwagę 20%, taki nazwijmy to średni e-commerce powinien takie 20% net profit miesięcznie osiągać. Także pierwsza rzecz, jaką musimy w ogóle tutaj sobie wypisać, no to jeśli my chcemy zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, no to nasz przychód to musi być miesięcznie 100 tysięcy złotych, tak? W tym przypadku będziemy akurat patrzeć na rynek amerykański, ponieważ no tutaj ja przede wszystkim działam na tym rynku i uważam, że najwięcej mamy tutaj potencjału sprzedając na rynek amerykański, więc przekonwertujemy sobie te 100 tysięcy złotych na dolary, no i wychodzi nam około 24 tysięcy dolarów. Mówię tutaj około, ponieważ rzeczywiście ten przelicznik po prostu się zmienia, więc tutaj warto po prostu przyjąć takie 24 tysiące dolarów miesięcznego przychodu. I teraz tak, chcemy sobie to rozbić na ilość dni, które mamy w danym miesiącu, czyli oczywiście mamy 30 dni średnio, więc mamy tutaj 800 dolarów dziennie przychodu na naszym sklepie internetowym, żeby właśnie w ogóle mówić o takich, że tak powiem, kwotach typu 20 tysięcy złotych zysku, tak? Czyli tutaj zawsze patrzymy na to, że ten zysk to jest to, co nam zostaje na koniec dnia w kieszeni. Natomiast my musimy wiedzieć, ile my musimy mieć przychodu, ile my musimy zrobić sprzedaży w tym sklepie internetowym, żeby w ogóle myśleć o takich pieniądzach. I teraz kolejną rzecz, jaką musimy sobie wziąć pod uwagę, to jest właśnie produkt. Akurat na potrzeby tego materiału pomyślałem, że fajnie byłoby wziąć pod uwagę taki produkt jak mata dla akupresury. Dosyć popularny produkt. Teraz widzisz na ekranie zdjęcie takiej maty. Swojego czasu bardzo popularny produkt. Dużo sprzedawców wciąż super sobie zarabia na takim produkcie, także naprawdę warto się tym również zainteresować. No i taka mata do akupresury kosztuje mniej więcej 50 dolarów na sklepach internetowych. Oczywiście widziałem też te maty, które kosztowały po 60, 70, nawet 100 dolarów. Oczywiście zależy to od tego, jaki mamy zestaw, jaki mamy jakości te produkty oraz jak znana i jak duża jest ta marka. Natomiast takie 50 dolarów to jest taka powiedzmy cena, która można spokojnie sprzedawać taką matę. Powiedzmy, nie wiem, zaczynamy dopiero w e-commerce i chcemy troszeczkę gdzieś tam pokonkurować, czego oczywiście nie polecam, no ale niektóre osoby tak robią, więc tutaj przyjmiemy tą niższą kwotę sprzedaży, 50 dolarów i będziemy chcieli kupować te produkty za 15 dolarów, tak? Czyli tutaj wypisałem cost of goods sold 15 dolarów. Mniej więcej, jak sprawdzałem u różnych dostawców, aktualnie takie ceny można bez problemu uzyskać. To jest 30% naszej kwoty sprzedaży, czyli całkiem sporo. Jeśli sprzedajesz w e-commerce, sprzedajesz w handlu, to wiesz dobrze, że ogólnie ceny produktów mogą być spokojnie 15, 20, 25% tej ceny sprzedaży. U mnie akurat na sklepie internetowym, który aktualnie prowadzę, ten procentowo cena produktu do ceny sprzedaży to jest 18%, także tutaj no, bierzemy, że tak powiem, pod uwagę takie wyższe widełki, te 30%, które po prostu są no, mniej korzystne, tak? Myślę, że gdyby można było to dodawać jeszcze taniej, no to oczywiście byłby ten zysk o wiele większy. W tym przypadku zakładamy, bo tutaj oczywiście dopiero będziemy mieli w naszych reklamach te twarde dane, natomiast tutaj dla potrzeby tego materiału, dla potrzeby tych obliczeń, załóżmy, że koszt pozyskania klienta, czyli CPP, cost per purchase, to będzie 25 dolarów, tak? Czyli na każdego dolara, który wydajemy na reklamę, będziemy mieli 2 dolary sprzedaży, tak? Czyli właśnie ten ROAS, czyli zwrot z inwestycji, w tym przypadku będzie to 2. Oczywiście 50% wydatków na marketing przez sklep internetowy to jest bardzo dużo, natomiast tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy brać pod uwagę takie gorsze parametry, żebyś mógł w ogóle zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ oczywiście nie każdy będzie od razu miał niskie koszty produktów, nie będzie miał od razu super zwrotów z inwestycji, także chciałbym tutaj to bardzo wszystko uśrednić, tak żeby to naprawdę wyglądało w ten sposób, jak to wygląda w realnym życiu, a nawet żeby to było
było po prostu mniej korzystne. Także tutaj mamy właśnie takie obliczenia. Ten ROAS do uzyskania na takim produkcie typu $50 jest naprawdę bardzo prosty do osiągnięcia. Myślę, że tutaj spokojnie można by było nawet przy odrobinie kreatywności i dobrych reklamach uzyskać ROAS na poziomie 3 czy 4. Natomiast no, trzymajmy się tej niższej stawki, ten zwrot z inwestycji na poziomie 2, czyli z każdego dolara, który wydajemy, mamy $2 sprzedaży. Kolejna rzecz, tutaj mamy oczywiście net profit, czyli podjęcie kosztów marketingu. Mamy tutaj net profit na poziomie $10 z każdego produktu, czyli około 20%. Także tak wyglądają nasze obliczenia dla tego produktu. Oczywiście są to teoretyczne obliczenia, natomiast są one poparte, że tak powiem, moimi doświadczeniami, moim researchem i tak to wygląda właśnie w praktyce. I teraz przechodząc do marketingu, ile my musimy pozyskać takich sprzedaży dziennie, żeby wygenerować te $800, które na samym początku sobie jakby obliczyliśmy, że potrzebujemy średnio mieć sprzedaży każdego dnia. Więc tutaj bierzemy sobie oczywiście $800, dzielimy to przez $50 cena sprzedaży jednego produktu i mamy 16 konwersji, 16 sprzedaży w danym dniu. Także bardzo prosta matematyka, bardzo proste obliczenia, ale już nam dają naprawdę bardzo takie konkretne liczby, że wiemy, ile musimy dziennie sprzedawać produktów, jaka musi być kwota tej sprzedaży, żeby osiągać właśnie takie zyski, jakie mniej więcej musimy mieć widełki, jeśli chodzi o koszty produktów, jakie musimy mieć mniej więcej widełki, jeśli chodzi o koszty marketingu. Także to wszystko zaczyna nam po prostu już zaczynać wyglądać na jedną całość i dzięki temu możemy podejmować bardziej świadome decyzje, na przykład sprawdzając wyniki naszych reklam. Także mamy takie 16 sprzedaży dziennie. Liczymy sobie teraz koszt pozyskania klienta, tak jak przed chwileczką sobie ustaliliśmy $25 za jedno pozyskanie, no to tutaj mamy w tym przypadku $400 wydatków na reklamę po to, żeby uzyskać taki właśnie zwrot z tej inwestycji. No i tutaj chciałbym też podkreślić, że jeśli zaczynasz dopiero swoją przygodę z e-commerce, bo to jest twój pierwszy sklep internetowy i jeszcze tak naprawdę nie masz jakiegoś dużego kapitału na start, to oczywiście nie będziesz wydawał od razu $400 dziennie na reklamy, ponieważ najprawdopodobniej te pieniądze się po prostu przepalą i nie będziesz miał tej sprzedaży. Dlatego bardzo ważne w tym przypadku jest tak zwany cash flow, czyli moment, kiedy ty wchodzisz w ten biznes, masz jakieś tam gotówkę, czy to 2, 3, 5, 10 tysięcy złotych i zaczynasz inwestować małe kwoty w ten sklep internetowy, przykładowo $50 dziennie i z tego $50 dziennie masz $100 sprzedaży. Potem kolejnego dnia znowu masz $100 sprzedaży, trzeciego dnia masz znowu $100 sprzedaży i z tych trzech dni, gdzie masz $300 sprzedaży, masz jakiś zysk i potem czwartego dnia już nie wydajesz $50, tylko wydajesz na przykład $70. I tak stopniowo sobie zwiększasz co parę dni, co 10, 20, $30, zwiększasz te wydatki i wtedy dochodzisz po prostu do takiej sytuacji, kiedy wydajesz coraz więcej, masz z tych wydatków coraz większe zwroty i najzwyczajniej w świecie reinwestujesz swoje zyski po to, żeby ten cash flow był jak najlepszy, żeby coraz większe wyniki sprzedażowe osiągać i żeby zarabiać więcej pieniędzy. Także tutaj oczywiście nie musisz, że tak powiem, od razu wydawać $400 dziennie i jakby mieć taką sprzedaż. Możesz oczywiście zaczynać od mniejszej kwoty i sobie powolutku to skalować do momentu, kiedy po prostu ta twoja średnia będzie wynosiła te tutaj $800 dziennej sprzedaży przy tych parametrach, które sobie tutaj ustaliliśmy w tym materiale. Ok, tak jak widzisz na ekranie, mamy tutaj wyniki teraz tutaj od 17 września do 17 października 2021 roku. Oczywiście to są wyniki już sprzed 2 lat, natomiast chciałem ci tutaj po prostu pokazać, jak to wyglądało w praktyce w momencie, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z tym akurat sklepem, więc to były dopiero świeże reklamy, świeży sklep i dopiero zaczynałem skalować te reklamy, tak? Czyli tutaj miałem właśnie wydatki na poziomie $50-$100 dziennie na samym początku i tak jak widzisz, sprzedaż, tak jak właśnie wspominałem przed chwileczką, jest taka stopniowo się zwiększa, tak? Czyli mam tutaj $200, $400, $450, tak? Cały czas mniej więcej to jest w takim niższym przedziale sprzedażowym. Na razie nie ma tutaj jakichś ogromnych wyników, natomiast potem zacząłem zwiększać te wydatki na reklamę, no i zaczęły się pojawiać takie wyniki jak $700, tutaj mamy 1000, tak? 1200, 2000, aż do momentu, kiedy mieliśmy tutaj $2800, tak? Czyli tak jak widzisz, mamy tam średnią dzienną, wyjdzie mniej więcej właśnie około $800-$900 dziennie, natomiast to nie była dobrze taka kwota, tylko po prostu było to skalowane wraz z upływem czasu. Także właśnie ten cash flow i to reinwestowanie tych zysków z biznesu jest bardzo ważne, ponieważ no tak naprawdę jeśli zaczynamy biznes, to my nie chcemy nagle od razu włożyć tam, nie wiem, marketing 20, 30, 50 tysięcy złotych czy dolarów, tylko po prostu chcemy sobie to powolutku zwiększać i, że tak powiem, inwestować to, co już zarobimy, a nie to, co mamy gdzieś tam oszczędzone. Ok, tak jak wspomniałem na samym początku tego materiału, mam dla ciebie coś specjalnego, a mianowicie nadchodzi Black Friday, czyli największa promocja w roku. I oczywiście w IQ Mojej Akademii również szykujemy coś naprawdę specjalnego. Natomiast uwaga, ilość kodów rabatowych jest ograniczona do 200 sztuk. Natomiast zapisując się na listę oczekujących, otrzymasz kody rabatowe dzień przed wszystkim innym, czyli dzień przed Black Friday. Dodatkowo do osób, które zapiszą się na listę oczekujących, jest dedykowany live Q&A, podczas którego na żywo odpowiem na wszystkie pytania.
Pierwszy link w opisie to jest link do zapisu, także serdecznie zapraszam. I teraz chciałem jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak długo zajmuje dojście do takiej kwoty 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie. I podzielimy sobie to na takie ramy czasowe. Pierwsza rzecz, jaką wypisałem, to jest 30 godzin lekcji wideo. W kursie e-commerce Akademii jest 140 lekcji wideo o łącznej długości właśnie 30 godzin, także biorąc pod uwagę, że chciałbyś się uczyć właśnie z tego kursu i poświęcając 1 godzinę dziennie na naukę, to mamy 30 godzin, czyli 1 miesiąc tak naprawdę na zdobywanie tej wiedzy koniecznej do prowadzenia tego sklepu internetowego. Dodatkowo załóżmy, że jest jeszcze 1 godzina dziennie działania, czyli wdrażania tego, co się nauczysz z tych lekcji, więc tutaj powiedzmy poświęcając 2 godziny dziennie, no to po miesiącu mamy już tak naprawdę prosperujący sklep i mamy już całkiem sporo tej wiedzy zdobytej i można ją po prostu wdrażać w życie. Kolejne sprawy, jak na jakie na pewno sporo zajdzie nam czasu, to jest szukanie produktu, tworzenie strony internetowej oraz kreacje marketingowe. No i to oczywiście też zależy sporo od tego, jakie masz doświadczenie, czy już wcześniej coś działałeś w ogólnie w biznesie internetowym, czy to jest dopiero twój pierwszy sklep, i pierwszy biznes, więc tutaj ciężko to określić. Ja bym powiedział, że jeśli chodzi o takie doświadczenie, które mam czy z kursantami, czy jeśli chodzi o moje doświadczenie w branży e-commerce, to tak naprawdę rozpoczynając właśnie tą swoją przygodę, dojść do takiej kwoty typu 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie, to jest przedział od 3 do 6 miesięcy, tak naprawdę od zera właśnie do takiej kwoty. Według mnie to wciąż jest naprawdę bardzo krótki okres. Często, żeby uzyskiwać takie pieniądze, trzeba się uczyć latami na studiach, na lekarza, na prawnika, czy na jakieś inne, takie nazwijmy to trudne profesje. Natomiast tutaj jeśli naprawdę dziennie poświęcimy trochę czasu i włożymy w to serducho, włożymy to swoje zaangażowanie, to w takim okresie jesteśmy w stanie stworzyć dobrze prosperujący sklep. Tak jak wspomniałem, to oczywiście też będzie zależało od tego, jakie mam doświadczenie, no bo przykładowo dla mnie stworzenie sklepu internetowego, który działa w pełni, jakby jest funkcjonalne, zajmuje około 2 dni, a osoba, która dopiero rozpoczyna tą swoją przygodę, to może to zająć na przykład 2-3 tygodnie, tak? Więc tutaj też sporo zależy od tego, jakie mamy motywacje i jakie mamy możliwości czasowe. Natomiast tak uśredniając, to wydaje mi się, że takie 3 do 6 miesięcy to jest taki przedział, który jest jak najbardziej realny. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zarabianie 20 tysięcy złotych zysku miesięcznie. Chciałem Ci pokazać takie moje podejście do tematu, moje spojrzenie takie bardziej analityczne i finansowe na takie zarobki. I oczywiście możesz to przełożyć na każdą dowolną kwotę, jaką chcesz zarabiać miesięcznie ze sklepu internetowego. Oczywiście możesz też podłożyć swoje dane ze swojego produktu, który aktualnie sprzedajesz i wtedy wyjdą Ci też te mniej więcej przedziały, właśnie jakie należy wziąć pod uwagę do osiągania takich wyników. Także to było na tyle w tym materiale. Jeszcze raz zapraszam do zapisania się na listę oczekujących na kody rabatowe z okazji Black Friday. No i to by było na tyle w tym materiale. Dzięki piękne i do zobaczenia za tydzień. Cześć, cześć!